Dzika Odyseja, ekspedycja pionierów. Cześć, z tej strony Ola. Pozdrawiamy z Górczańskiego Parku Narodowego. Teraz siedzimy sobie na pniu drzewa z mamą, czyli ja i mama. Odpoczywamy sobie dlatego, przed nami długa droga. Ja tyle przeszliśmy takich ciężkich. Musieliśmy skakać po kamieniach w pierwszej drodze, jak chcieliśmy. Musieliśmy iść przez błoto. Ale za to mamy cudne widoki. Nawet widzieliśmy Tatry. Ale te Tatry były piękne po prostu. Nawet śnieg na nich leżał. Bardzo dużo. A jak byliśmy w domu, to z lasu wystawały chmury i wydawało się, że to były góry. No bo one mówiły nam, jedziemy dzisiaj w góry. Posłuchajcie, jak pięknie zwierkają ptaszki. W ciężkiej drodze zdobyliśmy szczyt Turbacza. A potem zeszliśmy do schroniska. I tam dostałam naklejkę do paszportu Dzikiej Odysei. Po krótkim odpoczynku zaczęliśmy schodzić innym szlakiem niż wchodziliśmy, no bo tamten to był mała masakra. Mama pierwsza schodziła przed nami, no bo byłam taka zmęczona. No ale jak mama szła przed nami, ja patrzyłam dookoła siebie, zobaczyłam coś dziwnego. A jak zobaczyłyśmy to, to była salamandra plamista. Takie szczęście nam się trafiło. A wiecie coś o tym? Salamandra plamista jest symbolem Górczańskiego Parku Narodowego. Gdy dotarliśmy do samochodu, było już tak... Słońce zaszło. To była bardzo trudna wycieczka. Tak się skończyła nasza przygoda. Pa, pa! Niezapomniana przygoda trwa!